Obrady w Świdniku poprzedziła wspólna modlitwa w kościele Chrystusa Odkupiciela w Świdniku. Tuż po mszy świętej delegaci zebrali się w ośrodku Lachówka na terenie zakładu WSK Świdnik. To szczególne miejsce dla lubelskiego oddziału związku, bo właśnie tutaj w 1980 roku rozpoczęły się strajki znane pod nazwą Lubelskiego Lipca. Upamiętnienie osób biorących udział w tym strajku, powstawaniu związku na Lubelszczyźnie i jego późniejszej działalności było jednym z głównych zadań, jakie postawił sobie zarząd regionu w minionej kadencji. Mówił Marian Król, przewodniczący regionu środkowo-wschodniego. Zarząd regionu w poprzedniej kadencji podjął decyzję, że będziemy honorować ludzi, którzy przyczynili się w sposób szczególny do odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę statuą Lubelskiego Lipca oraz tym, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do tego, by nasz region lepiej funkcjonował, został wybity medal bene meritus, czyli dobrze zasłużony dla regionu środkowo-wschodniego NSZZ. Solidarność i takich statut Lubelskiego Lipca zostało wręczonych 128 i 359 medali bene meritus. Działacze związku upamiętnili również ofiary katastrofy prezydenckiego samolotu w Smoleńsku oraz przygotowali specjalny program corocznych obchodów rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Jednym z kluczowych zadań w minionej kadencji był również rozwój struktur związkowych. Lubelska Solidarność pozyskała członków m.in. w lubelskiej fabryce Solidarność. Takim skarbem, do którego największą wagę ciągle przykładamy, to jest rozwój związku i dział rozwoju, który na różne sposoby, w różnych latach się zmienia, w różnych konfiguracjach, ale to podstawa naszej działalności, czyli w dzisiejszych czasach pomaganie organizowania się ludzi w związek zawodowy, szczególnie w tych zakładach, w których jest dziś Solidarność, trzeba pomagać organizować, jak również w nowo powstałych zakładach pracy, w których do niedawna na rynku pracy nie było. Dziś są i tam również trzeba dotrzeć i trzeba pomóc ludziom się zorganizować. Zdaniem Mariana Króla dużą rolę w działalności związku odegrał również dział informacyjny oraz powstanie internetowej telewizji. W ciągu ostatnich 4 lat Lubelska Solidarność przygotowała także szereg szkoleń dla swoich członków, dzięki którym nie tylko zyskali większą wiedzę o możliwościach, jakie daje związek, ale również podnieśli swoje zawodowe kwalifikacje. Zorganizowaliśmy tych szkoleń bardzo dużo, czyli lider dialogu autonomicznego, program rozwoju kompetencji działaczy szczebla zakładowego, konstruktywny dialog, mediacje i negocjacje dla członków NSZZ Solidarność. To tak zwana komunikacja międzyludzka i techniki również negocjacji, gry negocjacyjne, prawo związkowe, ochrona związkowa pracownika. Tutaj te wszystkie związane aspekty z prawem pracy, z kodeksem pracy. Według przewodniczącego Lubelskiej Solidarności tak wiele sukcesów udało się osiągnąć w bardzo trudnym dla związku czasie. Kryzys gospodarczy, a wraz z nim liczne działania rządu, jak zmiana prawa dotyczącego wieku emerytalnego oraz praw pracowniczych, to wszystko spotkało się z ostrą reakcją Solidarności, która przygotowała liczne akcje protestacyjne, m.in. w stolicy. Tu zdaniem Mariana Króla na uwagę zasługuje aktywny udział lubelskich struktur, które m.in. podczas Ogólnopolskich Dni Protestów w Warszawie w dniach 12-14 września ubiegłego roku przygotowały specjalny spektakl. Nasi aktorzy w przebraniu mał i innych jeszcze komików wzięli udział i to był punkt centralny niejako zainteresowania mediów i przekazu z manifestacji właśnie tej w Warszawie. I myślę, że w sposób szczególny tutaj region nasz się wpisał, gdzie na rondzie de Gaulle'a był ten odegrany pod palmą spektakl, który w sposób znaczący ośmieszał rządzących. Sukcesem zakończyła się obrona pracowników lubelskiego protektora, którzy otrzymali zaległe wynagrodzenia i odprawy. Podobnie szczęśliwie zakończyła się obrona pracowników Azotów Puławy, KP WiKu w Kraśniku i zwolnionego bezprawnie z PKS Wschód Leszka Rudzińskiego.
Lubelska Solidarność od kilku lat w swojej działalności zwraca uwagę na młodych. Odmłodzenie kadr, zdaniem przewodniczącego Króla, jest konieczne. Podjęliśmy taką inicjatywę, by utworzyć ruch młodych i taką grupę, sekcję tematyczną młodych, która obecnie liczy ponad 100 osób, z czego 60 wyraża znaczącą aktywność i takie dwa seminaria szkoleniowe z tymi młodymi ludźmi odbyliśmy i mamy widoczne zaangażowanie się młodych ludzi, gdy organizujemy różne inicjatywy, które są związane z komunikacją się z obywatelami, z mieszkańcami. Na dziś szczególnie stolicy regionu, Lublina, tak jak już odbył się w tym roku czwarty rodzinny rajd rowerowy. Na walnym zebraniu delegatów Marian Król ponownie został wybrany na szefa lubelskiej Solidarności. To jego czwarta kadencja. W Solidarności jest od 1980 roku. Początkowo związany z organizacją zakładową przy WSK PZL Świdnik, od 2002 roku przewodniczący regionu środkowo-wschodniego NSZZ Solidarność. Podczas ostatnich wyborów nie miał kontrkandydata, a w tajnym głosowaniu otrzymał 129 głosów na 154 oddane. Podczas zebrania delegaci wybrali także 35 członków zarządu regionu, komisję rewizyjną i 10-osobową delegację na krajowy zjazd delegatów. Delegaci oprócz wyboru władz na nową kadencję przyjęli także uchwałę programową, w której określili najważniejsze cele działalności w regionie. Są to między innymi zapewnienie członkom związku poczucia bezpieczeństwa w miejscu pracy, przeciwstawianie się wyprzedaży strategicznych sektorów polskiej gospodarki, budowanie znaczącej pozycji NSZZ Solidarność wobec partnerów dialogu społecznego, szukanie skutecznych sposobów przeciwdziałania łamaniu praw pracowniczych i związkowych, a także rozwój akcji promocyjnych informujących pracowników o ich prawie do zrzeszania się oraz uprawnieniach organizacji związkowych.